Cześć, z tej strony Krito, a to kolejny odcinek Szybko Poznaj. Tym razem omówię 12-odcinkowe No Game, No Life od studia Madhouse, czyli twórcy takich dzieł jak Death Note i One Punch Man, ale to tematy na inne odcinki. Przechodząc do fabuły, bohaterami anime jest dwójka rodzeństwa, Sora i Shiro, którzy sami siebie nazywają netami. Jeśli nie wiecie, kto to jest, jest to osoba, która przedwcześnie kończy edukację i nie szuka nigdzie zatrudnienia. Rodzeństwo wyróżnia jeden wspólny dar, a mianowicie są mistrzami w każdej grze. Nieważne czy pojedynkują się w gry akcji, szachy, lub i nawet kamień, papier, nożyce, oni i tak wygrają. Dodatkowo potrafią dokładnie wytłumaczyć, w jaki sposób. Dokończając temat bohaterów, Sora jest to 18-letni chłopak, który odciął się od społeczeństwa. Z kolei Shiro jest jego 11-letnią siostrą, która jest geniuszką. Oraz jak to określiła, została wykluczona ze społeczeństwa za mówienie za dużo. Tutaj wspomnę jeszcze, że bohaterowie mają własny światopogląd, przez co realny świat uważają za kolejną kiepską grę. Anime zaczyna się tym, że widzimy kolejne zwycięstwo genialnego rodzeństwa, którzy w grach nazywają się bezimienni, z racji tego, że pola ich niku zawsze są puste. Po kolejnym genialnym zwycięstwie przychodzi do nich mail, w którym ktoś zaprasza ich na grę w szachy. Po wygranej dostają kolejną wiadomość, w której nadawca pyta, czy nie woleliby żyć w świecie fantasy, w którym wszystkie spory są rozstrzygane za pomocą gier. Sora odpowiada, że jeśli taki świat istnieje, to ewidentnie żyją w złym. Po tej wiadomości okazuje się, że nadawcą wiadomości był Bóg innego świata, który przenosi bohaterów do własnego świata, gdzie muszą zacząć swoje życie od zera, czyli znaleźć sposób na zdobycie jakichś pieniędzy i zakwaterowanie. Otóż w owym świecie istnieje ranking 16 ras, które rywalizują ze sobą o bycie jak najlepszymi. Rasa ludzi jest nazywana Imanitami i jest na samym końcu. Od tego czasu rodzeństwo wytycza sobie cele, czyli zostać królami swojej rasy, podbić inne rasy oraz potem rzucić wyzwanie bogowi. Jeszcze tutaj dodam, że każda rasa ma tak zwaną broszkę rasy, gdzie każda z nich odpowiada danej figurze szachowej. Gdy zdobędzie się ich 16, można rzucić wyzwanie bogu, a co do świata obowiązuje w nim 10 zasad. Nie będę teraz wszystkich wymieniał, ponieważ mogłoby to zająć za dużo czasu. Z grubsza chodzi o zakazy typu zakaz zabijania, kradzieży, wojen oraz oszukiwania w grach. Otóż ten ostatni można bardzo łatwo obejść, po prostu oszukiwać i nie dając się wykryć. Co do gier w tym świecie, są one bardzo rozbudowane. Od kamień, papier, nożyce aż po strzelankę w wirtualnej rzeczywistości. Ze względu na to, że to świat fantasy, występują tu również inne ciekawe gry, jak na przykład szachy z własną świadomością. Jeśli mamy już omówione dobre strony, to może trochę o minusie, który strasznie kłuje w oczy. A mianowicie, seria posiada dużo scen ecchi. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, no więc jest to użycie zabawnych scen o zabarwieniu seksualnym. Więcej nie będę wam mówić, gdyż nie chcę wam spoilerować. A to, co do tej pory powiedziałem, to zaledwie czubek góry lodowej tej serii. Myślę, że skoro mamy omówienie za sobą, to możemy przejść do plusów i minusów. A więc plusy. Genialne dobranie muzyki, dobra animacja, ciekawy motyw świata, gdzie wszystkie spory są rozwiązywane grami, analizowanie każdej wygranej, przez co mimo ciągłych wygranych rodzeństwa nie psują one anime, różnorodność gier, jak wcześniej wspomniane szachy z własną świadomością, motyw rankingu ras i pomysł na każdą z nich, oraz ostatni plus, czyli motyw broszek ras, przez co przez zebranie wszystkich można rzucić wyzwanie bogu. Skoro plusy mamy za sobą, to teraz czas na minusy. Ilość odcinków, przez co akcja dzieje się trochę za szybko, a drugi minus to wcześniej wspomniane sceny ecchi. I to było na tyle. Podsumowując, No Game No Life jest szczerze drugim obejrzanym przeze mnie anime i jedynym, które obejrzałem aż 7 razy. Gdy obejrzałem je po raz pierwszy, obejrzałem je dając ocenę 10 na 10. Gdyż to tu dużo mówić, produkcja zaskakiwała mnie na każdym kroku, przez co lubię ją oglądać. Trochę martwi mnie fakt, że mimo iż seria ma prawie 5 lat na karku, nic nie wiadomo o drugim sezonie. Jedynie wyszedł film, ale to temat na inny odcinek. Także to wszystko. Mówił do was Krito, no i do następnego odcinka. Cześć!